służbie jestem od 16 lat. Karierę zawodową rozpocząłem jako strażnik służby więziennej w areszcie śledczym w Opolu. Obecnie pełnię służbę na stanowisku starszy oddziału Wydziału Ochrony w oddziale zewnętrznym w Opolu, aresztu śledczego w Opolu. Praca oddziałowego to bezpośredni kontakt ze skazanym. Skazany codziennie przychodzi z trudnościami. Musimy go wysłuchać, musimy mu doradzić, musimy mu pomóc. Jak również musimy wziąć pod uwagę to, że pracujemy, jesteśmy z nimi na co dzień, 24 na dobę, jak i w czasie porze dziennej, jak i w porze nocnej, od 6 do 18, od 18 do 24. Panie Mach. Nie ma pan poszedł do roboty. Potwierdzenie. Dziękuję. Dyrektor jest mój duchowosty. Ja tego ja pamiętam. Tak. To będzie do wieczora. Spotykamy się z różnymi zagrożeniami, nie tylko od strony natury, takie jak narkotyki czy alkohol, ale również agresją werbalną. Oddziałowy musi być codziennie gotowy na różnego rodzaju zagrożenia. W swojej karierze miałem zakłócie w 2016 roku. I to sprawiło, że codziennie, kiedy wchodzę na cele, z tyłu głowy zawsze mam świadomość tego, że bezpieczeństwo funkcjonariusza jest najważniejsze. Tak jak moje, tak i wszystkich funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w oddziałach wewnętrznych. Panie dowódco, oddział trzeci przejęty, stan 119, pomęt 12, atletik 1, cisza, spokój w oddziałach. Dziękuję. Oddziałowy pełni służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonym. Jest tak zwanym łącznikiem pomiędzy osadzonym a przełożonymi, czy to wychowawcą, czy to dyrektorem, czy to psychologiem. Jego rolą jest to, aby nie dopuścić do niebezpiecznych zachowań, łagodzić atmosferę, rozpoznawać nastroje i przekazywać niezwłocznie przełożone informacje, jakie mogą powstać w ciągu pełnienia służby, czy to w porze dziennej, czy to w porze nocnej. Rolą oddziałowego jest również nie dopuścić do sytuacji trudnych, takich jak próba samobójcza, próba przemytu narkotyków na terenie jednostki lub innego rodzaju zagrożenia, które wynikają z dnia codziennego. Dzień dobry! Dobry. Proszę do wystacji cel? Cela 250 gotowa do wizytacji. Dzień dobry. Dobry. Sprawy, problemy na celi, wszystko gra? Wszystko w porządku. Na bieżąco wszystko załatwione jest? Tak. O, porządeczek jest, to dziękuję. Do widzenia. Profilaktyka w dziale ochrony, jak i w każdym z działów, jest najważniejsza moim zdaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zakładu karnego. Niejednokrotnie w mojej karierze zawodowej spotkałem się z sytuacją taką, że informacja błaha z perspektywy czasu okazała się informacją istotną. I poprzez to dochodziliśmy do różnych sytuacji, które wyeliminowaliśmy na samym początku. Udaremniliśmy próbę przeniesienia narkotyków na teren jednostki, udaremniliśmy próbę przerzutu na teren jednostki i niejednokrotnie uratowaliśmy czyjeś życie. Bo jeżeli takie narkotyki czy substancje niedozwolone dostałyby się na teren zakładu, to mogłoby to spowodować wiele problemów. W najgorszym przypadku mógłby ktoś stracić życie i zdrowie. Praca oddziałowego to nie tylko trudności, ale też przyjemność. Zazwyczaj wtedy, kiedy rozwiązujemy jako oddziałowi lub oddziałowy sytuacje trudne skazanych, kiedy wysłuchujemy go w czasie nieobecności wychowawcy, kiedy doradzimy mu i skazany po pewnym czasie przychodzi i mówi dziękuję. To sprawia dużą przyjemność dla takiego oddziałowego, który wczuwa się w rolę wychowawczą.